kochani, z tej strony Mikołaj i witam Was w następnym filmie na moim kanale. Mniej więcej rok temu nagrałem dla Was tygodniowego vloga, który wyświetlił się tutaj u góry w proponowanych. I ostatnio sobie go obejrzałem i zauważyłem, że bardzo Wam się go spodobał. Ogólnie moje vlogi, moja taka luźniejsza wersja mnie, więc postanowiłem, że nagram dla Was takiego vloga tygodniowego, gdyż myślę, że w tym tygodniu będzie kilka ciekawych sytuacji czy wydarzeń, o których po prostu mogę Wam opowiedzieć. I dzisiaj miałem pierwszy z trzech testów próbnych, które czekają mnie w tym tygodniu, więc postanowiłem, że w tym vlogu trochę Wam opowiem o tych testach próbnych w czwartek. Czeka mnie również wycieczka do Poznania, więc taki troszkę zaplanowany już ten tydzień mam. Dlatego zapraszam Was do oglądania. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału oraz kliknięcia dzwoneczka, żeby nie ominąć żadnego z moich filmów. Więc zapraszam do oglądania. Tak jak powiedziałem, dzisiaj opowiem Wam o moim pierwszym teście próbnym. Więc dzisiaj miałem pierwszy egzamin próbny ósmoklasisty, bo takie prawdziwe czekały mnie w kwietniu i się miałem takie, już można powiedzieć, takie prawdziwe, bo jednak wcześniejsze, które miałem, to były takie szkolne. I dzisiaj miałem z języka angielskiego. Powiem Wam, że myślę, że nawet dobrze mi poszło. Ja jestem osobą, której ciężko jest się skupić, więc ze słuchaniem trochę ciężko mi idzie, poza tym ja średnio rozumiem ze słuchu, a poza tym na każdym zesłuchaniu ci Anglicy, czy ci night speakerzy, jak to się tam mówi, nie wiem dokładnie, oni mówią tak szybko i niewyraźnie, więc ciężko mi jest w ogóle zrozumieć. Natomiast myślę, że nawet dobrze mi poszedł egzamin. Spodziewam się tak 60%, no mam nadzieję, że tyle zdobędę. I w sumie nawet się zdziwiłem, że tak napisałem. Myślę, że najgorzej poszło mi napisanie maila, ponieważ miałem na temat, który mi kompletnie nie poszedł. Bo miałem opisać moją wygraną w konkursie artystycznym, a jednak takie słówka do plastyki tak średnio znam. A poza tym takie proste słowa mi zaczęły wypadać właśnie podczas tego pisania, bo na przykład nie wiedziałem, jak jest malować, albo wziąłem udział. Takie proste słówka się zapomnę po prostu ze stresu, niestety. I w sumie myślę, że już nie będę Wam przedłużać, bo nie chcę po prostu mówić 5 minut o tym, jak napisałem, czy super, czy źle. Po prostu myślę, że powiedziałem wszystko, co chciałem. Odezwę się, myślę, do Was jutro. Miałem dzisiaj również iść na angielski dodatkowy, ale jakaś awaria ogrzewania była, coś w tym stylu. Dlatego mam zajęcia odwołane. Więc po prostu dzisiaj mam wolny wieczór. Ale chcę Wam powiedzieć, że zacząłem się uczyć hiszpańskiego. Nowy rok, to nowy ja, jak to się mówi. I właśnie zawsze moim takim postanowieniem, zawsze chciałem po prostu nauczyć się języka hiszpańskiego i stwierdziłem, że 2020 rok będzie właśnie ten rok, kiedy się nauczę języka hiszpańskiego. Już trochę się nauczyłem, bo już przed umiem uczyć, bo już na przykład umiem osoby, umiem odmianę być, umiem liczby, takie czasowniki podstawowe, zwroty. Więc powiem Wam szczerze, że naprawdę mi idzie. I nie mówię tego, żeby się chwalić, że jaki teraz cudowny nie jestem, że się tyle nauczyłem. Tylko bardziej chcę Wam pokazać, udowodnić, że jeżeli się coś naprawdę chce, to można to zrobić. I mimo, że ja mam w tym roku egzaminy, mam to pójść na lekcje,
też staram się tak regularnie regularnie o tej samej godzinie wstawać i iść się spać, więc mam trochę tego czasu mniej. Bo poza tym chcę się uczyć również angielskiego, ale poza tym czasami się nie wyrobię, ale ja i tak się tego języka uczę samemu, od razu zaznaczam, gdyż nie chciałem iść na żadne zajęcia, gdyż ja po pierwsze wolę uczyć się samemu, jestem samoukiem, a po drugie, gdybym chodził na jakieś zajęcia, pewnie byłyby te zajęcia raz na tydzień i wtedy miałbym już taki z góry narzucony materiał, jaki przerabiamy, a ja jednak wolę tak wszystko po kolei iść. Nie lubię, jak ktoś z góry mi narzuca, co mam robić. A wracając do tego czasu, no to ja tego czasu mam mało, ale tego języka i tak się uczę. A wiele ludzi uważa, że a po co sobie marzyć, marzenia się nie spełniają. Albo marzenia się spełniają ludziom, którzy mają kasę. Nie, nie jest to prawdą. Owszem, na przykład, jeżeli chcę polecieć sobie do Nowego Jorku, no to muszę mieć pieniądze, żeby kupić bilety, hotel, czy ogólnie zakwaterowanie, jedzenie, jakieś atrakcje. Ale jeżeli tak bardzo chcę polecieć tylko do Nowego Jorku, to idę sobie do pracy, czy po prostu oszczędzam pieniądze i nie wydaję je na przykład na słodycze, które są mi potrzebne, bo ja tak naprawdę oszczędzam pieniądze i dzięki temu mam na swoje zachcianki, których nie mam i tak dużo. Wiecie, kochani, dzisiaj mamy już środę, nie wtorek, gdyż wczoraj postanowiłem nie nagrywać i opowiedzieć wam o wczorajszym egzaminie dzisiaj. Dlatego nie przedłużam i od razu wam opowiadam. Więc wczoraj miałem egzamin próbny z matematyki. Matematyka była trudna i nie jest to tylko moja opinia, lecz również większości mojej klasy, jak i mojej nauczycielki z matematyki. Naprawdę sprawdzian był trudny. Egzamin był trudny. Była m.in. geometria, za którą ja nie przepadam. Jakieś np. dwunastokątforemne, nawet nie wiem co to jest. Jakieś trójkąty równoboczne. Nie moja bajka na pewno. Natomiast jeśli chodzi o język polski, który miałem dzisiaj, spodziewałem się pana Tadeusza, gdyż wiem, że część ósmych klas, większość ósmych klas w całej Polsce już miała egzaminy próbne i mieli oni pana Tadeusza, więc myślałem również, że też go będę mieć. Jednak miałem, w sumie nie miałem żadnej lektury takiej, żeby było powiedzmy pół egzaminu na temat jednej lektury. Tylko zdziwiłem się, bo miałem jakieś tam dwa teksty poza w ogóle tymi lekturami obowiązkowymi, więc w sumie się zdziwiłem. No i oczywiście były zadania do tych tekstów, ale był fragment z zemsty i był jeden z tematów rozprawki o dziadach i baladynie. Ja wybrałem jednak drugi, dlatego że dziadów w ogóle nie omawialiśmy, więc jednak nie wiem, co było w dziadach. No więc nie miałem innego wyjścia, tylko musiałem ten inny temat wybrać na rozprawkę. A rozprawka była, czy w życiu warto być rozważnym, coś o rozważności, nie pamiętam dokładnie. Ale jeśli chodzi o całe egzaminy, powiem wam szczerze, że spodziewałem się trudniejszych egzaminów. I z jednej strony jestem zadowolony, z drugiej nie. Mam takie mieszane odczucie co do tych egzaminów. Jednak jeśli chodzi o wyniki, to spodziewam się z każdego z przedmiotów około 60%.